kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na holum peksowy z przepięknymi rzeczami. Oczywiście będą rzeczy designerskie, będzie jedwab, będą rzeczy z super jakościowych materiałów i marek. Także zapraszam serdecznie na ciąg dalszy. Jeżeli interesuje Was tematyka lumpeksów, stylizacji lumpeksowych, stylizacji vintage oraz super stylu i doskonałych materiałów, to zapraszam na ciąg dalszy i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie koniecznie kanał, wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, bo będzie dużo filmów jak zawsze i zapraszam też do polubienia filmiku i zaczynamy. No jest dzisiaj taki wiatr, że już pomijam dźwięk, który będzie miał specjalne efekty, to zwiało mi rzeczy przed chwilą. Także wybaczcie, jeśli coś takiego się zdarzy, bo naprawdę tu jest duży przebieg. Moi drodzy, to są rzeczy, które jeszcze niektóre z nich zakupiłam przed wakacjami, niektóre teraz, bo byłam 2 dni temu na dostawie nowej w Elce w Dobczycach i jeszcze w jednym sklepie. Także zobaczycie za chwileczkę, co to jest. Naprawdę super rzeczy kupiłam, no zresztą ja kupuję tylko takie rzeczy, bo nie uważam, że jest sens kupować inne. Idę teraz na 100%, wiecie, mam dużo rzeczy, więc kupuję tylko takie rzeczy, które są albo faktycznie od projektantów, albo są super przepięknej jakości, mają super materiały, albo czasem też kupuję rzeczy, jeśli to będzie okazja do sprzedania, więc czasem będziecie mogli sobie coś ode mnie kupić. A w następnym filmiku pokażę Wam już przegląd mojej szafy i co wystawiam na Vinted, więc zapraszam na kolejny film. Zacznę od takich prostych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą kupiłam jeszcze właśnie przed moimi wakacjami, to jest taka bluzeczka z Top Shopu. Taka prosta marynarska, taki crop top. Ona mi sięga tak powyżej pępka, ale nie jest jakaś też bardzo krótka, to nie jest taka stanikowa bluzka typowo. I bardzo spodobał mi się ten niebieski, który jest w tej bluzce. Bardzo stwierdziłam, że fajnie będzie to wyglądać do tej spódniczki granatowej od Lacoste. No i właśnie tak się wczoraj ubrałam. Te moje białe tenisówki Lacoste, ta bluzeczka, granatowa spódnica i kupiłam jeszcze wczoraj, ale dzisiaj nie zobaczycie tego, zobaczycie tylko przelotnie. Pokażę Wam to w następnym odcinku. Pasek bardzo fajny, który pasuje do tego stylu. Także kosztowało to coś około 8 zł, jakaś to była wyprzedaż w Kameleonie, tym nowym w Wieliczce, przez C, nie przez K. Nie ten mój taki, wiecie, ulubiony sklep. Fajna jakość, to jest oczywiście bawełna z lajkrą, jest to troszkę uciągliwe, ale chyba będę musiała odrobinę zwęzić u dołu. O, jest wiatr, bo tutaj mi troszkę odstaje, bo to jest troszkę większy rozmiar, ale przynajmniej tak za bardzo nie obciskuję, bo ja nie przepadam, jak ubranie mnie tak opina bardzo mocno. Także być może troszkę tutaj dół zwężę, ale jest to Top Shop, jest to fajna jakość, naprawdę spoko, spoko jakości bluzka. Taki basiczek tak zwany, brzydko mówiąc, czyli taka podstawa garderoby, coś marynarskiego, coś malutkiego. Tak, kochani, teraz idę dalej i kolejna rzecz to jest stanik od kostiumu, biustonosz od kostiumu. Strasznie mi się spodobał i w dodatku okazało się, że jest to marka od Molly. Wiecie, że to jest moja jedna z ulubionych marek i jest to też bardzo droga skandynawska marka. Zobaczcie, jaki ma wzór ten biustonosz. On jest taki właśnie trochę boho, trochę właśnie jak lata 70. stylizowany. No i zobaczcie sobie tam przebitki, jak się cenią te od Molly właśnie kostiumy. Są naprawdę drogie i ma takie bardzo grube wiązania. Ja to będę nosić zarówno jako kostium kąpielowy, jak i jako top do na przykład szalwarów, ale przymierzyłam dla Was tę górę od kostiumu do spodenek krótkich najpierw, które mają w sobie i taki pomarańcz, jak tutaj jest, w takich bardzo małych detalach, i też fiolet, i też są w takie tureckie wzorki właśnie, w te takie hinduskie esy floresy, więc stylowo bardzo fajnie moim zdaniem pasują, można później, jak się gdzieś już wychodzi z plaży, zarzucić sobie na to po prostu bluzkę taką z rękawami, tą, którą mam na sobie zresztą. I moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda do krótkich spodenek. A na przykład dzisiaj zamierzam jechać też na plażę, bo jest bardzo ładnie, jest ciepło, gorąco wręcz, w tym kostiumie właśnie, bo też kupiłam dół, który zobaczycie w następnym filmie. Kupiłam sobie też majteczki do tego kostiumu pasujące.
i później przebiorę się po prostu w szarawary, idąc do miasta na próbę i zarzucę na to bluzkę, właśnie na przykład tą bluzkę, którą mam na sobie dokładnie, która też jest nowa i zaraz Wam powiem. W każdym razie, mówiąc krótko, bardzo mi się podoba ten biustonosz i uważam, że był wart zapłacenia 15 zł, bo kosztował 15 zł. No, na wyprzedaży w takich tanich sklepach można by już też kupić biustonosz nowy za tą cenę, ale to jest naprawdę świetna jakość, marka i bardzo fajny styl ma właśnie ten biustonosz Topic. Także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Przede wszystkim bardzo mi się podoba właśnie, tak jak mówię, design tego kostiumu. O, tutaj jeszcze Wam pokażę do spódniczki takiej mojej, tej krótkiej, która ma też taki łososiowy kolor w sobie i właśnie z tą bluzką znowuż narzuconą na wierzch. No i można kombinować w różne sposoby. Pasuje też na przykład do stylu lat 70., tak jak mówiłam, i przykładowo można by też na wieczór, jak ja tutaj sobie chodzę, wiecie, cały dzień na przykład mogę chodzić w kostiumie kąpielowym, jeśli jest tak gorąco, a pod wieczór mogę założyć na przykład sukienkę vintage, oryginalną z lat 70. w takim właśnie stylu hinduskim, takim orientalnym stylu. No i myślę, że jest to też, można nawet tak na imprezę iść. Fajnie to wygląda, a jak chcemy zaszaleć, to można sobie włożyć do tego krótkie spodenki i tylko w samym staniczku, jak nam jest za gorąco. Też fajnie to wygląda. Także taka moja bardzo fajna zdobycz. Zobaczycie tam przebitki zbliżenia tego kostiumu, tej góry od kostiumu w zasadzie. W każdym razie super rzecz. Fajnie jest mieć różne style kostiumów, żeby można było też do różnych stylizacji je nosić. Pokażę Wam też teraz jedną rzecz, którą dostałam od przyjaciółki. Telefon jej się nie mieści do tej torebki. Ja mam mniejszy, bo ja mam mini, wersję mini. To jest torebka nowiutka, zobaczcie, nowiutka z Mojito. Kosztowała oryginalnie, tutaj jest cena 89 zł, później przecena na 49. I do tej torebki jest taki paseczek, całkiem fajny, zobaczcie, bardzo ładnej jakości pasek. Na taka żyłka, taka żmijka, o, żmijka to się nazywa, złota. No i bardzo przyjemna taka na portfel i na szminkę i na telefon saszeta. Można sobie to przewiesić. Myślę, że będzie wyglądać naprawdę super do jakiejś wieczorowej stylówy. Może się uda mi to nawet Wam pokazać tu. O. Eleganckie w takiej imitacji skóry wężowej, bo oczywiście to jest sztuczne, ale może do stylówki wieczorowej, jakiejś sylwestrowej wyglądać naprawdę, naprawdę fajnie. Nawet do jakiejś eleganckiej, weselnej stylizacji, jeżeli będzie w ciemniejszych barwach. Także naprawdę fajny gadżet. To zostałam od Asi. No i kochani, doszliśmy do tej bluzki, którą mam na sobie. To jest bluzka cudowna, po prostu jest przepiękna. Ona z takiego batystu jest bawełnianego. No i to już pokazywałam Wam ją w kilku stylizacjach. To jest firma Very Wardrobe. Bardzo dobra marka. Zobaczcie, jakie ona ma cudowne rękawy. Po prostu jest przepiękna. Już ten dekolt, jak jest odszyty, ten kształt dekoltu, zobaczcie tutaj, ma kryte guziczki i te guziczki są też z masy perłowej, nawet te, które są tutaj ukryte. Zobaczcie, nawet takie ma przepiękne tutaj wykończenie tych rękawów marszczonych, też z tymi właśnie guziczkami z masy perłowej. No ogólnie jestem zachwycona tą bluzką, kupiłam ją nie w miszmaszu, tylko w Babskim Raju, w Gdowie, jeszcze przed wakacjami, ale nie miałam okazji Wam pokazać, bo ta pani mi ją przytrzymała przez jakiś czas, później odebrałam ją, będąc tam z Asią na zakupach. No i jechałyśmy od razu na wakacje, więc dzisiaj pokazuję. No i właśnie moim zdaniem ta bluzka prześ super wygląda do stylu safari. Nie wiem, jak Wam się to podoba, ale mnie właśnie do tych spodni, do tego stylu to się bardzo, bardzo podoba. Uważam, że jest po prostu cudowna ta bluzka do tego. I te rękawy są zachwycające, po prostu są takie, nie są też takie sztywne, że bardzo poszerzają, ale są tak wdzięczne, takie i bardzo przewiewna jest też, bo dzisiaj jest naprawdę gorąco i nie jest mi wcale zbyt gorąco w tej bluzce. Od razu Wam pokażę, bo można do tego to zmierzyć. Też cudowny szal kupiłam za... Aha, i ta bluzka kosztowała 15 zł właśnie. Kupiłam szal...
z czystej wełny, ale zobaczcie, jakie to jest cienkie. Powiedzielibyście, że to jest wełna w życiu. On jest tak tkany, tutaj jeszcze nie prałam tego szala, więc on może mieć jakieś tam drobne plamki. Patrzcie, jaka to jest mgiełka. I to jest wełna, naprawdę to jest wełna. Ciężko uwierzyć. Jest przemilutki, 100% wełna, zobaczcie. I to też jest designerski szal, już Wam powiem. Louise Egg. Taka marka, Louise Egg. Będzie pasował do wielu rzeczy, jest w ślicznym kolorze odcieniu, chciałam powiedzieć, blue, niebieskiego. Uważam, że jest po prostu cudowny. Ja mam teraz dosyć sporo tych niebieskich rzeczy, jak wiecie. Można to też sobie właśnie wziąć tak, jako zarzucenie nawet na plażę przeciw słońcu, bo wełna tak cienka w ogóle nie grzeje, serio. Ja to mam teraz na sobie, ja nawet nie czuję, że to mam. Ale właśnie, na przykład na kostium, do sukienki, do takich błękitów będzie świetnie wyglądał, ale zresztą do stylu safari też taki jasny błękit moim zdaniem całkiem ładnie się prezentuje. No i mam tych, wiecie, tych sukienek z niebieskim dużo teraz, więc będzie naprawdę super i teraz, i jak będzie zimniejsza pogoda, i jak przyjdzie już jesień też, bo wiadomo, że wełna też będzie grzała, jak się to tak mocniej zamota, to całkiem będzie mi fajnie w tym, tak samo w jesieni czy w zimie. Jeszcze jedna zimowa rzecz, dzisiaj kontrast, bo i kostium kąpielowy i czapka, słuchajcie, czapkę przepiękną kupiłam. No, rzadko kupuję rzeczy zimowe w lecie, marka Sol i to jest Baby Alpaca Made in Peru, zobaczcie. Oczywiście napisane jest, że prać tylko na sucho, co jest absurdem w przypadku czapki, więc oczywiście, że w delikatnym szamponie absolutnie nic się nie zmieniło, ani miękkość, ani nic. W delikatnym szamponie w chłodnej wodzie wyciskamy w ręcznik. Popatrzcie, jaka piękna czapka. Wybaczcie, nie włożę tej czapki, bo jednak jest zdecydowanie za gorąco, bym się od razu spociła, ale pokażę Wam ją w zimie w stylizacjach. Popatrzcie, jak śliczna i ma taką ozdobę tutaj z takich jakby cukierkowych guziczków przyszytych, ale jest naprawdę i kolorystyka tej czapki, i wzór tej czapki, i materiał Baby Alpaca, czyli młoda alpaka, jest po prostu cudowna. Strasznie mi się spodobała i jest na mnie dobra. Wygląda, myślę, że do mojej twarzy też dobrze, kolorystycznie. Ona ma taki lekki brąz w sobie, więc nawet właśnie do brązowych rzeczy, do granatowych, bo tutaj jest granat, będzie fajnie pasować. Można ją też włożyć po prostu tak na luzie, bez odwijania, ale można odwinąć sobie ten brzeżek i też super wygląda. No w każdym razie zobaczycie ją na jesieni. No to dalej, kochani. Teraz rzecz od projektanta i to jest, słuchajcie, projektant vintage, Leo Marciano. Ta marka była taką marką uwielbianą przez celebrytów, przez polityków, kobiety polityków, ale robili też kolekcje męskie. Leo Marciano bodajże już nie istnieje, chyba w 1995 roku została zamknięta, od 60 lat działała ta marka. No i to była jedna z takich właśnie prestiżowych marek, z takich wysokich domów mody. I zresztą widać po wykonaniu, to jest jedwab oczywiście, zobaczcie, jak to jest pięknie wykonane, prócz takiego pięknego tu obszycia tego brzegu, ma też taką złotą taśmę tu wszytą, no i takie proste ramionczka, lekko tu jest tak jakby zmarszczona w tym miejscu materiał, żeby to ładnie wyglądało na biuście. Wiadomo, ona jest już używana, to nie jest jakaś nówka, ale całkiem dobrej kondycji i w ogóle nie odbarwiona. Zobaczcie, jak dobre barwniki, dobry materiał, tyle lat, bo to na pewno już ma 20-25 lat. Jak to się super trzyma. Tutaj jest oryginalny guziczek jeszcze z masy perłowej. Przepiękna rzecz, naprawdę. I bardzo ładnie to wygląda. Zobaczcie, ja tutaj mam i do szarowarów, takie przebiteczki krótkie. Do szarowarów fajnie, bo to jest właśnie to złote, do tego złotego w szarowarach pasuje fajnie. Ten brzeżek złoty i też będzie wyglądał fajnie do tej właśnie mojej na przykład spódniczki morelowej letniej z jedwabiu od Custom Made. Taki fajny zestaw lub luxury zestaw na plażę. Fajnie, naprawdę bardzo mi się podoba, jak to wygląda.
przepiękny kolor. Naprawdę jestem zachwycona tym kolorem brzoskwiniowo-morelowego jedwabiu. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba ta bluzka. Chyba będę musiała sobie ją trochę na biodrach rozpróć, bo jest taka lekko wąska na mnie tutaj w biodrach. Ale tak to poza tym jest perfekt po prostu. Także fajna zdobycz według mnie. No i to też kosztowało jakieś, żebym teraz nie skłamała, chyba około 2 dyszek. No ale to jest designerska, jedwabna bluzka, więc czego chcieć więcej. No i teraz kolejna rzecz od projektanta. To jest sukienka od Michiko Koshino. To jest japońska projektantka, chyba japońska, tak, raczej na pewno japońska, z tego co patrzyłam. Zobaczcie tam na przebitki, pokazuję Wam przebitki jej kolekcji. I w ogóle bardzo ciekawa projektantka i świetne, świetne rzeczy robi, piękne projekty robi. No i oczywiście, że rzeczy tej projektantki są bardzo drogie, no bo to są rzeczy już z wysokiej półki projektantkie. Nie będę Was tam zanudzać szczegółami, ale jeżeli jesteście ciekawi, to sobie poczytajcie, bo ciekawe, bardzo ciekawe projekty ma. I kupiłam sukienkę, moi drodzy, która jest z bardzo cieniusieńkiej bawełny, a wykończenie wydaje mi się, że ma w sobie też jedwab. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ta metka się podziała, ale dobra. Mniej więcej tak to właśnie wygląda składowo. Jest bardzo ciekawie uszyta. Zobaczcie, to jest trochę coś takiego, tutaj lekko kopertowo, z tyłu jest taka guma i ona jest tutaj bardzo szeroka i ma takie wiązania na kieszonkach jeszcze. No i te troczki tutaj, które zwisają się, wiążę, ja sobie je obwiązałam wokół, bo mi się tak bardziej podoba. Uważam, że fajniej wygląda na figurze, ale można to zostawić też takie w stylu całkiem baby doll, czyli nie związane z przodu, tylko do tyłu i wtedy mamy taką szeroką, zwiewną bardzo sukienkę. No, dla mnie jest prześwietna ta sukieneczka. Jestem nią zachwycona po prostu, jest taka wdzięczna i ładna. Piszcie koniecznie, czy się Wam podoba. Ja uwielbiam takie projektanckie, oryginalne rzeczy, które też są świetnych materiałów i świetnej jakości. Jak już to dzisiaj mówiłam kilka razy. Ostatnia rzecz dzisiaj, kochani. Kurtka, właściwie bluza i też bardzo fajna. Słuchajcie, naprawdę jestem mega zadowolona. Tu jest, pisze Doscondios, taka marka. Wygląda trochę vintage'owo, ale chyba nie jest. I to jest, słuchajcie, 100%, oczywiście, że 100% skóra. Ja ją wyprałam, bo była dość brudna. Ale nie jakoś strasznie, w granicach rozsądku. I zobaczcie, jaka super jest ta bluza. Ona jest z takimi ściągaczami, z guziczkami tu z przodu. Ma małe kieszonki, ma takie długie, ściągaczowe rękawy, więc jest bardzo wygodna. I właśnie trochę to jest jak taka bluza bardziej niż kurtka, jak taki sweter ze skóry nawet wręcz. To jest bardzo wygodne, właśnie w przeciwieństwie do wielu kurtek skórzanych, jest to mega wygodne i będzie pasować i do jeansów, i do różnych, różnistych rzeczy. Na przykład włożyłam tutaj dla Was do tego stylu safari, do tej bluzki nawet, która ma takie szerokie rękawy, ale one bardzo łatwo się, że tak powiem, zwijają w środku kurtki. No i jestem bardzo zadowolona z tej kurteczki. Ma śliczny kolor brązu, zobaczcie, jak to jest bardzo, bardzo przyjemny kolor brązu, taki trochę karmelowo, nie wiem jak to nazwać, ciepły, zimny karmel, o nie ciepły karmel, tylko zimny karmel. Bardzo fajnie to wygląda i uważam, że to jest bardzo fajny zakup i ona kosztowała jakieś grosze, bo to było na wyprzedaż chyba 5 zł. Z tego co pamiętam, kupiłyśmy z Asią w Lumpeksie w Limanowej, jak byłyśmy na krótkim wyjeździe. I super, super stylowa rzecz, moim zdaniem. Fajnie wygląda. Koniecznie piszcie, która z tych rzeczy Wam się najbardziej podobała. W każdym razie mnie się wszystkie podobają i się na pewno przydadzą. Niektóre to są takie typowo gadżety już. To wszystko na dziś. Zapraszam Was już na przegląd mojej szafy za kilka dni. Kolejny program to będzie już zabieram Was do Lumpeksu z super zakupami. Także voilà. Przybywajcie koniecznie i koniecznie przypominam jeszcze, polubcie filmik. To jest bardzo ważne dla mojego pozycjonowania w internecie. Dziękuję serdecznie. Cześć.